Dobry wieczór Państwu, Adrian Stankowski. Zaczynamy program Gość z programu Dzisiaj. Dzisiaj gości jest dwóch. W studiu pan Telewizji Republika, pan profesor Henryk Domański, socjolog Polska Akademia Nauk. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I na łączeniu Skype pan profesor Arkadiusz Jabłoński, również socjolog Katolicki Uniwersytet Lubelski. Witam serdecznie, panie profesorze. Dobry wieczór, kłaniam się. Szanowni panowie, szanowni państwo, nasze spotkanie chciałbym rozpocząć wstrząsającym materiałem ze Szwecji. Witold Newelicz rozmawiał z matką Polaka zabitego w ostatnich dniach. No właśnie, o tym będziemy rozmawiali. Poproszę o materiał. Wziąłam taksówkę, podjechałam, to już wszystko było zasperowane. Masa policji i wchodzę pod TTT i mówię, puśćcie mnie, tam jest mój syn. Ale skąd? Nie wpuścili mnie, tylko zaświecili tymi światłami tam jeden policyjny samochód, gdzie siedziało. I tam mnie puścili, on siedział cały, tak się trząsł. A, pomoc psychologiczna. Tak, pierwsze co to już z tego samochodu, jak weszłam, tak już wyjść nie mogłam, bo przecież drzwi się nie otwierają. Nie chcieli mnie wypuścić, prosto na policję do Flemingsbury. I tam spędziliśmy parę godzin. Jak przestępcy, tak nas przesłuchiwali. Ja mówię, przestańcie mnie pytać, powiedzcie mi co z moim synem. Nie, jeszcze nic nie wiemy. W jakim jest szpitalu, jak się czuje, ja chcę go zobaczyć najpierw. W międzyczasie oczywiście cały dom mi przewrócili do góry nogami, jak my byliśmy na policji. Te 12-letnie dziecko, które siedziało. Przyszli do pani policjanci szukać czegoś? Tak. Wszystkie szuflady miałam pootwierane, porozgrzebywane, wszystko. Nawet, bo miałam taką nadtułę, wie pan co to jest, bo nie miałam wody ani toalety przez 3 miesiące, ale już teraz mam, to wystawiłam na balkon te wiadra. To nawet tam grzebali. A oni wytłumaczyli, dlaczego te czynności następują? Nie. A skąd? Takie mają prawo. Koniec. Punkt, ślut. Nie ma pytań i nie ma odpowiedzi. Takie mają prawa. Mają prawo. Dobrze. Ja chciałem pani bardzo zapytać. 5 czy 6 godzin nas trzymali na policji. To mało dziecko już widziałam, w jakim jest stanie. No ja też nie byłam w najlepszym, ale zaczął spadać z krzesła. Przynieśli mu Coca-Colę i powiedzieli, jak chcesz, możesz się położyć na podłodze. W takim małym, wie pan, pokoiku. Możesz się położyć na podłodze, możesz robić, co chcesz. Nie ma wyjścia. Policyjny kraj. Ja mówię, puśćcie mnie do domu, puśćcie to dziecko. Mnie później zamknęli w jednym pokoju, jego w drugim pokoju, jak jakiś przestępca. Winny jestem wyjaśnienie. Matka zabitego Polaka obawiała się pokazać twarz w mediach z uwagi na swoje bezpieczeństwo. Panie profesorze, zwracam się do pana profesora Henryka Domańskiego. No coś jest chyba głęboko nie w porządku, skoro ostrze tego policyjnego kraju, jak słyszymy w nagraniu, skierowane jest przeciwko ofiarom przestępcy, a nie przeciwko przestępcom. Dlaczego tak się dzieje? Szwecja kojarzona z krajem, który jest ostoją demokracji, tolerancji i spokoju i stabilności. To taki kraj, do którego warto było jeździć. Można się było czuć bardziej bezpiecznie, no już nie mówiąc o stopie życiowej. No, chyba w ogóle te... No właśnie, to wejdę w słowo, bo przecież Szwecja była takim krajem, gdzie można było portfel zostawić gdzieś na ulicy i nikt go nie ruszał. No ale od kilkudziesięciu lat nie jest. Z badań Europejskiego Sondażu Społecznego wynika, że to poczucie zagrożenia w Szwecji jest o wiele, w krajach nordyckich w ogóle jest o wiele większe niż w innych krajach europejskich. Być może to wynika właśnie z takiego przekonania, że u nich zawsze powinno być bezpiecznie i tym bardziej ten dysonans, zderzenie się między falą imigrantów, bo o niej prawdopodobnie mówimy, tym wzrostem przestępczości z tym związanym, to zderzenie się z tym czymś nieoczekiwanym, a takim wizerunkiem Szwecji jako kraju spokoju naruszyło ten wizerunek i to poczucie bezpieczeństwa. W każdym razie tutaj ważniejsza jest chyba ta reakcja policji, bo do tego, że w Szwecji z tego typu zagrożeniem, przestępczością związaną z imigracją mamy do
upolitycznienia, to nie jest zaskoczenie. Reakcja właśnie rządu, nie rządu, no policji szwedzkiej, ale ona musi wykonywać pewne polecenia i rozkazy. To jest zaskakujące, ale tutaj chyba mamy do czynienia z takim dysonansem, przed którym stoją rządy. Właśnie z jednej strony nie można rezygnować z tego wizerunku kraju tolerancyjnego, otwartego na imigrantów, takiego, tej politycznej poprawności, która zobowiązuje i nie pozwala wycofać się z tego wizerunku, a z drugiej strony ze świadomością tego, że to zagrożenie jest coraz większe i większe i właśnie nie pasuje nawet do oczekiwań obywateli tego kraju. Nie potrafi sobie poradzić ani rząd szwedzki, ani prawdopodobnie rządy, podejrzewałbym, norweski czy duński. No, takich krajów, które właśnie do tej pory charakteryzowały się tym zupełnie innym wizerunkiem tego kraju, który rzeczywiście w tej chwili funkcjonuje. Pan profesor Arkadiusz Jabłoński. Panie profesorze, jak to jest, że policyjne państwo nie jest w stanie, policyjne państwa na ogół te podstawowe zadania w zakresie takiego porządku i ładu wypełniało, a tutaj jest zupełnie coś odwrotnego. Jak pan profesor rozumie ten terror takiej politycznej poprawności? Pan ma się takie wrażenie, że policja jakby chciała udowodnić, że to nie był jakiś przypadkowy zamach na obywatela szwedzkiego, ale był to jakiś może rodzaj działań, które gdzieś tam w podtekście mają nie do końca jasne usytuowanie tego naszego rodaka, przy okazji obywatela szwedzkiego. I to mam takie wrażenie, że może o takie działania chodziło, żeby wykazać, że to nie jest tak, że każdy obywatel szwedzki może teraz czuć się zagrożony, jadąc z dzieckiem na basen, może zostać zaczepiony przez jakieś tam gangi młodzieżowe, najprawdopodobniej jeszcze właśnie rekrutujące się spośród migrantów. To jest jedno, co mi się nasunęło. Druga rzecz, która mi się nasunęła, to takie przekonanie, że policja chce się wykazać tak, że jak każda policja, jakimiś sukcesami. Nie radzą sobie w tamtych kwestiach, no to tutaj chcą pokazać siłę. Nie wiem, czy doszło przed, czy po tym incydencie zatrzymania tej matki do sporu między chyba tam rodziną, a politykami szwedzkimi, którzy przyjechali na miejsce, gdzie ta rodzina wygarnęła, mówiąc kolokwialnie, tej byłej pani minister rządu szwedzkiego, że jej postępowanie właśnie spowodowało to, co jest. Może to też jest taka reakcja mająca teraz tych ludzi trochę poniżyć, i w tym znaczeniu uspokoić, aby nie byli tą taką, bo świat się tym interesuje, mocno gdzieś tam wynoszącą na zewnątrz te informacje, które są niewygodne i nie były wygodne nigdy dla władz szwedzkich. To dotyczy oczywiście nie tylko Szwecji i nie tylko Skandynawii, bo wielu krajów Unii Europejskiej, raczej głównie tych krajów południa niestety. Natomiast to może dotyczyć również Polski już za chwilę, bo został przyjęty pakt migracyjny, krótko mówiąc, przyjmuj tych migrantów albo płać, pan profesor Henryk Domański. Za czym idzie reakcja rządów, taka przewidująca reakcja rządów, że trzeba się jakoś usprawiedliwić i wyjaśnić te wszystkie problemy, które powstają, narzucanie takiej, o czym była mowa przed chwilą, narzucanie poczucia winy, że to w gruncie rzeczy niekoniecznie ci, którzy do nas napłynęli z północnej Afryki. Taki to jest cały w ogóle taki przemysł udowadniania, że nie ma związku między migracją a przestępczością, co jest oczywistą nieprawdą. Udowadniania tego, ale również przez wzbudzanie takiego poczucia winy, przyzwyczajanie jakby społeczeństwa do czegoś takiego, że trzeba uważać, co się robi, a tutaj mamy jeszcze do czynienia z obywatelem szwedzkim, co prawda, ale narodowości polskiej, więc być może tutaj jeszcze w grę wchodzi taki oto element, tego typu interpretacja wchodzi w grę. Gdyby był to prawdziwy Szwed, prawdziwy w cudzysłowie oczywiście, to może by czegoś takiego nie było, A polskie władze, przepraszam, dopytam, mają tu jakieś obowiązki, bo wiceminister Szejna mówi, że tutaj polski rząd nie ma nic do roboty. Wydaje mi się, że gdybym ja był rządem polskim, to jakoś bym zareagował na śmierć
obywatela szwedzkiego, który jest polskiej narodowości, który być może utożsamia się w dużym stopniu i oczekiwałby jakiegoś wyjaśnienia, już nie mówiąc o obronie, bo na obronę jest jakąkolwiek za późno, ale wyjaśnienia w stosunku do rodziny. Tak można by rzec. No w zasadzie nie ma powodu, aby rząd polski nie zareagował, no bo niby dlaczego? Zginął Polak. Pan profesor Arkadiusz Jabłoński, jaka jest motywacja twórców tych koncepcji migracyjnych? Czy to jest motywacja ideologiczna? Bo słyszymy, że to mają się ludzie mieszać i wtedy będzie jakoś znakomicie. Z drugiej strony można też wyliczać motywacje stricte ekonomiczne, bo niemiecka gospodarka potrzebuje pracowników. Która z tych motywacji przeważa, a może jest jakaś jeszcze inna? Ja myślę, że one się mieszają, prawda? Poza tymi motywacjami, o których pan wspomniał, to są konkretne interesy różnych grup przestępczych, które nieźle na tym zarabiają, przemycając, prawda, osoby z Afryki, głównie północnej, głównie do Hiszpanii, czy do Włoch, czy do Grecji. To jest ten. Ja myślę, że na początku, jeszcze w 2015 roku, no to mogły być jakieś takie przekonania dotyczące, ja zresztą nie wiem, pani Merkel chyba tu popełniła zasadniczy błąd. Może był on jakoś ideologicznie wtedy motywowany, te jej decyzje. Może miała nadzieję faktycznie na uzupełnienie rynku pracy niemieckiego. No ale to się okazało, no to jest tak wszystko mało przekonywujące. Przepraszam, wejdę w słowo, bo 60% tych, którzy wtedy przyjechali, po prostu w ogóle nie pracuje. Dalsze 25% ma takie, i to są niemieckie dane, tak zwane małe prace, czyli tam raz na tydzień jakąś szybę umyją, no coś tam zrobią. Tak, gdyby to jakiś, prawda, doktorant próbował tego typu pomysły forsować gdzieś na seminarium, no to można by wierzyć, że jest przekonany, iż w ten sposób można uzupełnić pewne luki, prawda, w gospodarce takiej czy innej. No ale przecież poważne państwo ma swoje służby. No pani Merkel wiedziała na pewno, kim są ci ludzie zmierzający, prawda, do Niemiec, prawda, witanie ich z otwartymi rękoma, no było jakimś dziwacznym działaniem. I teraz prowadzi to do tego, że gdy już konsekwencje są dla wszystkich oczywiste tego błędu, no to następuje jakaś próba podzielenia się tym błędem właśnie z innymi poprzez te wszystkie mechanizmy relokacji. Ja bym raczej, nim doszukiwałbym się jakichś ideologicznych podtekstów w tym wszystkim, no właśnie widziałbym pewien rodzaj samoobrony. No ci mieszkańcy takich państw jak Francja, prawda, Niemcy, Włochy mają dosyć tego, co widzą. No i następuje jakaś próba załagodzenia tej sytuacji właśnie poprzez przemieszczanie może tych właśnie nawet grup najmniej przydatnych do krajów, które no, nie mają jeszcze tego problemu. Znaczy mechanizm, rozumiem, taki będzie, że ci z tych migrantów, którzy akurat się nie okażą być pediatrami albo tam inżynierami, to trafią pewnie do Polski. Ale właśnie a propos Polski, pan profesor Henryk Domański, panie profesorze, bo tutaj widzimy, jak Donald Tusk lawiruje w tej sprawie. Kiedyś jednoznacznie był za migracją, nawet groził Polsce, polskiemu rządowi, że tak, sprzeciw wobec migracji będzie się wiązał z konsekwencjami. Teraz nawet będzie mógł zagłosować pewnie przeciw na posiedzeniu Rady Europejskiej, bo tam prawdopodobnie ta kwestia będzie głosowana większościowo, zresztą wbrew traktatom. A czy Donaldowi Tuskowi uda się tutaj podmiana własnego stanowiska? Nie takie rzeczy się udawały Donaldowi Tuskowi, więc ja sądzę, że to może się udać. Oczywiście, jeżeli chodzi o przekonanie pewnej części społeczeństwa polskiego, bo o tym tutaj mówimy, prawda? Natomiast jeżeli chodzi o przekonanie Unii Europejskiej, czyli urzędników w Brukseli, czy Komisji Europejskiej, czy
tych krajów, które się najbardziej liczą, czyli Niemiec i Francji, to ja myślę, że to są sprawy do uzgodnienia między elitami politycznymi tych krajów i my nie musimy o tym wiedzieć. Na pewno jest w stanie przekonać, dlaczego to robi, bo inaczej nie utrzyma na przykład rządu w Polsce przez 3,5 roku. Tyle jest do najbliższej kadencji, już nie mówiąc o 8 latach. Więc tutaj mamy do czynienia, możemy mieć do czynienia z różnymi strategiami przekonywania. Natomiast jeżeli chodzi o społeczeństwo polskie, to raczej się to nie uda, ponieważ ten element kodeksu moralności, bo ta norma przyjmowania imigrantów za wszelką cenę weszła do kodeksu pryncypiów i moralności niektórych krajów, takich krajów właśnie skandynawskich, o których tutaj mówimy przede wszystkim, a do pewnego stopnia się chyba tutaj zgadzam, że pani kanclerz Merkel była też niewolnikiem tego kodeksu elementu, od którego nie można się uwolnić. Nie wiadomo, czy Donald Tusk, prawda, musi się od tego uwalniać, czy on w to wierzy, ale to już zupełnie inna kwestia. Natomiast społeczeństwo polskie jakby do pewnego stopnia jest impregnowane na szczęście od tego typu elementów, od tego typu pryncypiów i wydaje się, że to będzie bardzo trudno przekonać. Stąd ta lawiracja obecnego rządu, która będzie trwała. Jesteśmy na nią chyba skazani, znaczy do pewnego stopnia skazani, bo zdajemy sobie sprawę, co za tym stoi. Jednak Donald Tusk jest tym, w tej chwili jest tym w dalszym ciągu niewolnikiem Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o wywiązywanie się z pewnych zobowiązań, na pewno. I ten pakt migracyjny jest chyba kluczowym elementem tego zobowiązania. Objąłeś władzę w dużym stopniu za naszym poparciem Brukseli, bo to jest ewidentne. Jeżeli chodzi o Krajowy Plan Odbudowy, no to musisz coś za to zapłacić. W związku z tym trzeba tutaj z jednej strony wywiązać się z tego zobowiązania, a z drugiej strony no jednak nie przekonywać na siłę Polaków, że to dobro do nas spłynie. Za, a nawet przeciw. Może tak będzie pan profesor Arkadiusz Jabłoński, bo ja też nie słyszę, żeby Donald Tusk montował jakąś koalicję blokującą albo szykował się do zaskarżenia tej decyzji Rady Europejskiej, tej przyszłej decyzji do Trybunału Sprawiedliwości, bo tam są podstawy, to powinna być jednomyślnie podjęta decyzja. Czy Polacy dadzą się nabrać, mówiąc krótko, pan profesor Arkadiusz Jabłoński? Właśnie, tutaj można by taki test wykonywać na zwolennikach, zwłaszcza Platformy Obywatelskiej, brać obecne słowa pana Donalda Tuska, cytować je i mówić, no co o tym myślicie. No i jestem przekonany, że większość mówiłaby, no to złe, prawda, to Kaczyński na pewno, albo jego ludzie tego typu rzeczy mogą tylko formułować. Ale już słyszałem poważnych profesorów, którzy jakby zapomnieli, że no jeszcze jakieś pół roku temu, no może, prawda, no pół roku temu, tak, jeszcze na wszelkie próby mówienia, że Polska nie będzie się przeciwstawiała temu mechanizmowi relokacji, odpowiadali jednoznacznie, no to jest wbrew zasadom klubu, do którego przystąpiliśmy. Ten klub to Unia Europejska, tam są pewne zasady, musimy się również solidarnie dzielić problemem, jeżeli on taki jest. Teraz bez mrugnięcia okiem wsuflują narrację, że pan Donald Tusk ma rację. Najważniejsza jest jednak ochrona własnych obywateli. Zatem myślę, że wielu ludzi no ma pewne zamieszanie w głowach, o co tutaj chodzi. Podejrzewam, zgadzam się z panem profesorem, podejrzewam, że wielu widzi w tym pewien cynizm polityczny, widzi tą grę przedwyborczą, zwłaszcza przed wyborami do Europarlamentu. A poza tym mowa Tuska jest też taka ezopowa, prawda, bo on tak mówi, on mówi niby, że się przeciwstawi, ale potem mówi, tak naprawdę to Polska nie będzie miała tego problemu, czyli no nawet jak tam wejdzie ta relokacja, no to też chyba w ten sposób chce nawiązywać jakoś do tego, co wcześniej mówiono w PO, że my ze względu na to, że przyjęliśmy te miliony uchodźców, prawda, ukraińskich, no to tak czy owak nie obejmie nas ten mechanizm relokacji. No i to jest taka gierka prowadzona z własnym elektoratem. Też nie słyszę pani Ochojskiej, prawda? Ja słyszałem to oburzenie na każde słowo, prawda? Tutaj europarlamentarzystka cicho milczy, nigdzie jej nie słychać, na żadnym Twitterze czy X-ie nie widziałem żadnego wpisu oburzenia, jak można pushbacki na granicy z Białorusią ciągle uprawiać w sytuacji, gdy już mamy prawdziwą demokratyczną władzę.
Pan profesor Henryk Damański, mamy mało czasu, więc proszę o konkludywne takie wypowiedzi. Jarosław Kaczyński dzisiaj powiedział, że w kontekście właśnie paktu migracyjnego ogromne znaczenie ma ją wyniki wyborów do samorządów. To może się wydawać odległa tematyka, ale jak pan profesor to ocenia? Te dystanse między tymi poszczególnymi wyborami są tak krótkie, że każdy wynik wyborczy i każde zaangażowanie w te poszczególne etapy tego procesu mają wpływ na to, co się zdarzy w następnym, więc wyniki tych wyborów samorządowych, no to są 3 miesiące. Kawałek, bardzo krótki okres czasowy, więc na pewno będzie miało wpływ. Jeżeli chodzi o to, na kogo głosować w wyborach do Parlamentu Europejskiego, ci, co głosowali na PiS, będą głosowali na pewno na kandydatów PiSu. Natomiast to wszystko, co się dzieje między tym, co było tydzień temu i będzie jeszcze za tydzień, a tym, co będzie na początku czerwca, to zależy od tego, od tych rozmaitych wydarzeń i takich faktów, o których dzisiaj mówimy, to, co się stało w Szwecji. No, w kontekście sprawy związane z migracją są jednoznacznie kojarzone z Unią Europejską, są traktowane jako porażka Unii Europejskiej, bo wiadomo, co tu trzeba zrobić. Myślę, większość Polaków wie, że nie można ratować sytuacji przez relokację w Europie, tylko walkę z tym problemem migracji w samej Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie. I krótka puenta, pan profesor Arkadiusz Jabłoński. Wydaje mi się, że pan prezes chciał zwrócić uwagę również na to, że te decyzje o ewentualnych relokacjach będą w dużej mierze także zależały od władz regionalnych, burmistrzów miast, marszałków, i że tutaj w zależności od tego, kto będzie rządził, to będzie mógł, no powiedzmy, chronić swoich obywateli przed tą niechcianą migracją. Bardzo serdecznie dziękuję. Pan profesor Arkadiusz Jabłoński, socjolog Katolicki Uniwersytet Lubelski na łączeniu. Dziękuję, panie profesorze. I w studiu Telewizji Republika pan profesor Henryk Domański, Polska Akademia Nauk. Dziękuję bardzo. Za chwilę widzimy się w wieczorze z Republiką.